Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz. W tej części kursu chciałbym pokazać, jak działają modyfikatory, a szczególnie modyfikator Bevel. A więc zaczynamy. Bevel jest modyfikatorem, który również jest modyfikatorem należącym do generatorów geometrii. Na początku dodam sobie plane'a i tego plane'a w trybie edycji przetnę jeden raz w środku, jednocześnie wyciągając tą przeciętą krawędź do góry, tworząc taki mały daszek. I teraz tak. Modyfikator Bevel działa w taki sposób, że rozcina mi tę geometrię, podobnie jak subsurf, ale działa tylko na krawędziach. Zaraz to będzie widać, Bevel jest tutaj, drugi od góry, ciach i mam. Przy okazji widzimy, że Bevel ściął również wierzchołki z pozostałych krawędzi, no ale na razie wystarczy tylko tyle. I teraz tak, w tym modyfikatorze jego działanie polega na tym, że krawędzie zostają ścięte i zamiast tego, że była tu krawędź, pojawiają się dwie krawędzie. Normalnie była jedna, teraz mamy dwie. Nie można tego parametru zmienić. Zawsze będzie rozcięcie na dwie dodatkowe krawędzie i wstawienie takiej małej dodatkowej płaszczyzny. Teraz siła tego ścięcia, czy też jakby promień tego, powiedzmy sobie, obcięcia rogu, to jest parametr nazywany długość, width. Teraz jeżeli zwiększę długość, to bevel będzie ciął mojego mesza coraz mocniej, aż w końcu doprowadzę do maksymalnej wartości, która w tym przypadku wynosi 0,65 i to będzie coś takiego jak kształt widoczny obecnie na ekranie. Tak wygląda bevel. I teraz oczywiście mój stary domek został bez zmian, jak to zwykle bywa, natomiast bevel generuje mi nową geometrię. Mogę tym bevelem sterować w taki sposób, że jest jeszcze dodatkowych kilka opcji ciekawych, które chciałbym omówić. Przede wszystkim mamy coś takiego jak polecenie czy też checkbox Only Vertices, które oznacza, że ścinane będą tylko wierzchołki. A więc zaznaczenie tej opcji powoduje, że ścięcie nie odbywa się na krawędzi, ale na wierzchołkach. W tym przypadku myślę, że będzie to prościej pokazać na, powiedzmy sobie, sześcianie. Właśnie sobie sześcian, dodajmy do niego bevel. Mam standardowo ścięcie wszystkich krawędzi. Ładnie tam, gdzie się ścinają trzy, dochodzi do powstania ładnego trójkąta. Jeżeli zaznaczę sobie tylko wierzchołki, w tym momencie mam ścięte tylko rogi. Oczywiście siła ścięcia również tutaj ma znaczenie. Maksymalnie mogę dojechać do jakichś dużych wartości, ale tak naprawdę przy wartości 1 wierzchołki zaczynają się stykać i dalej już nie ma efektu. A więc mogę szybko z sześcianu zrobić tego typu ładny wielościan. I teraz tak, bevel ma jeszcze inne opcje, o których teraz warto powiedzieć. Na przykład sześcianu jest warto to pokazać. Otóż na początku wejdźmy do trybu edycji. Za pomocą narzędzi włączę sobie kąty, które są na ścianach, w ich wierzchołkach, czy też w ich rogach. Mamy tutaj panel Mesh Display. Mogę sobie w numeryce zaznaczyć Faces Angles. Jak widać w sześcianie, wszystkie kąty w narożnikach wynoszą 90 stopni. I teraz tak. Jeżeli wybiorę sobie metodę ograniczającą działanie modyfikatora bevel, weźmy sobie zróbmy dla zwykłych krawędzi, to w tym momencie mogę kliknąć na kąty albo na wagi. W przypadku wag widać, że działania żadnego na razie nie ma. Natomiast w przypadku kątów działanie jest takie samo jak dla wyłączenia, dla żadnego ograniczenia. I teraz kąty. Jest to coś takiego, co powoduje, że bevel działa tylko pomiędzy płaszczyznami opierającymi się o siebie pod pewnym kątem. A więc tu mamy 90. Jeżeli ten kąt zwiększę do 90, nawet przekroczę go, w tym momencie działanie bevel jest wyłączone. To znaczy, że ten kąt jest jeszcze za mały, aby bevel mógł ściąć krawędź znajdującą się między dwiema płaszczyznami. Natomiast jeżeli wezmę taką krawędź, delikatnie przesunę, w tym momencie kąt się zmieni i bevel może zacząć działać. Proszę zobaczyć, tu na dole pojawił się kąt mniejszy od 90 i w tym momencie nastąpiło obcięcie płaszczyzny. Weźmy sobie troszeczkę większe ścięcie, żeby to było lepiej widać. Jeżeli taką krawędź delikatnie przesunę, zwiększając kąt, który jest tutaj, więcej od 90, to wtedy to wycięcie zniknie. Natomiast tutaj się zrobił mniejszy kąt od 90 i dlatego mamy 87,9, dlatego tu się pojawiło wycięcie. To jest proste, myślę, że zrozumiałe, chociaż czasami może być lekko zaskakujące, dlatego że na przykład czasami ten kąt jest liczony jako dopełnienie do wartości 180 stopni. No w tym przypadku jest to dosyć proste, łatwo zrozumieć, o co chodzi. Ale nie zawsze będą to takie całkiem oczywiste kształty. Proszę zobaczyć, że w tym momencie mamy ścięcie dwóch krawędzi pod jakimś takim fajnym wspólnym kątem. Dlatego, że po prostu odpowiednio przesunąłem swojego mesza. I teraz dochodzimy do czegoś takiego jak wagi. Wagi to jest bardzo fajna rzecz i bardzo mało znana. Z tego co wiem, to prawie nikt z moich znajomych o tym nie słyszał nawet. Teraz jeżeli włączę sobie wagi,
to w tym momencie wagi zmieniają trzy opcje i mogę je używać na sposób uśredniony, albo za pomocą najostrzejszych, albo za pomocą największych, cokolwiek to znaczy. I teraz chodzi tutaj o to, że mogę wybiórczo za pomocą tego modyfikatora ścinać wybrane krawędzie. Przejdę do trybu krawędzi, może żeby było łatwiej krawędzie zaznaczać. I teraz chciałbym na przykład ściąć tę krawędź. No więc ścinam ją, ale ona jest już ścięta. Width wynosi 1,3, 1,5, czyli bardzo dużo. Weźmy sobie tak na 0,5, może gdzieś bez przesady. I teraz, aby ściąć krawędź, która znajduje się tutaj, jest zaznaczona, należy ustawić jej wagę. Ale wagę krawędzi ustawia się nie za pomocą wag w jakiś dziwny sposób, tylko w miejscu, gdzie jest zakładka Transform. Mamy Bevel Weight. Jeżeli zwiększę ten Bevel Weight, w tym momencie ta jedna, jedyna krawędź zostanie ścięta. To jest bardzo fajna rzecz i pozwala mi wybiórczo ścinać elegancko wybrane krawędzie z jednego mesza. Świetna sprawa. I teraz, oprócz tego, że istnieje te average, czyli uśrednienie krawędzi, dochodzi do sytuacji konfliktu pomiędzy dwiema krawędziami. Jeżeli na przykład ta krawędź ma swoją wagę równą 1, a ta będzie miała wagę równą na przykład 0,25, czyli ścięta jest troszeczkę, dochodzi do konfliktu pomiędzy ścięciami na wysokości tego środkowego wierzchołka tutaj. No i wtedy właśnie przydają się te opcje Sharpest i Largest. Jeżeli wezmę sobie Sharpest, w tym momencie zaznaczona krawędź jest mniejszą wartością, jej waga jest mała i w tym momencie jakby ostrzejsze jest to ścięcie, w tym sensie, że po prostu jest większe ostrze, tutaj bardziej łatwo się skaleczyć o nie. Przynajmniej tak sobie to wymyśliłem. Teraz, jeżeli wezmę sobie Largest, w tym momencie ścięcie jest liczone według podstawowej krawędzi, która ma największą wagę. A więc można mieć zupełnie inną sytuację. Albo wybieram sobie wagę najmniejszą, według niej ścinam wszystko, co jest z tą krawędzią powiązane, albo wybieram wagę największą. No i to jest fajne. Jeżeli wybiorę sobie tutaj jeszcze dodatkowo wagę 0,5, to w tym momencie mogę uzyskać różnego rodzaju efekty. Ok? Tak to działa. Wszystko jedno, czy będę miał zaznaczone krawędzie, czy nie. Dobra, więc to jest wszystko, co można powiedzieć o modyfikatorze Bevel. Oprócz tego, że pokazywałem, jak zrobić zaokrąglone pudełko, czy też taki box, czy sześcian w przypadku modyfikatora Subsurf w innym tutorialu, pokażę jeszcze, jak można zrobić za pomocą modyfikatora Bevel. Więc dodaję Bevel. Bevel ścina oczywiście standardowo krawędzie w sześcianie i dodaję jego kopię. Kopia działa na wyniku poprzedniego Bevela, a więc dodatkowo rozcina mi wszystko to, co poprzedni Bevel również przeciął. Dostaję wtedy zaokrągloną kostkę w bardzo ładny, taki symetryczny sposób, przy czym ona ma tylko 96 wierzchołków. A więc geometria tej kostki jest tak fajna, że w środku ściany są puste. Składają się dokładnie z 4 wierzchołków. Zresztą pokażę to, jak dam apply. To jest jeszcze jedna rzecz. Jeżeli robię apply, to znaczy, że modyfikator usuwam i zastępuję obecną scenę wynikiem działania tego modyfikatora. Jeżeli dam apply na drugim modyfikatorze, to ten pierwszy zmienia wynik, który ten drugi zmienia po raz kolejny. Wtedy pojawia się ostrzeżenie, że to nie jest modyfikator, który był pierwszy, i że rezultaty mogą nie być takie, jak oczekiwano. No w tym przypadku sytuacja jest prosta bardzo, bo one są zamienne między sobą, więc nie ma żadnego problemu. A więc teraz geometria wygląda po prostu tak, jak wygląda. Czyli dostaję tutaj ładne czworoboki po układzie trójkątów potrójnych, no i ładną ścianę, która jest rzeczywiście pusta w środku, żadnych wierzchołków nie ma. Subsurf w tym momencie pociąłby tą ścianę o wiele bardziej. Więc jest to oszczędniejsza geometria, a efekt bardzo zbliżony. Ok, tyle na temat działania modyfikatora Bevel. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnym razem.